Witam was w kolejnym gameplayu poświęconym grze Outlast. Z tej strony Pietro, bardzo mi miło i przyjemnie. I cóż, mamy godzinę w tej chwili 22, za 5, 22. Jestem sam w pokoju, w mieszkaniu niekoniecznie, ale sam w pokoju. Mamy lampkę tylko, która będzie mi oświetlać moją twarzyczkę, nic więcej. Lampka nowa wymieniona, światełko nowe, także cóż, kontynuujemy grę. Szczerze, nawet nie pamiętam, gdzie zakończyłem. Aczkolwiek może pamiętam. Kanały na pewno. I zobaczymy, co też nam gra przyniesie. Aha! Pamiętam to. Przed chwilą skończyłem nagrywać dwa odcinki z Amnezji. A teraz zajmujemy się... Outlast. Jak pamiętamy, tutaj oczywiście był... Tu czy tu? O kurwa! Tak, dopiero w ostatniej chwili mi się wspomniało, że ten koleś nas chce chwycić. Czy ja mogę na przykład... O, właśnie. W ten sposób mogę uchylać drzwi. Dobra. Chcą cię zamknąć? Kurczę, muszę opanować zamykanie, otwieranie drzwi powolne. Kurde, zamknij te drzwi, jeszcze raz. W ten sposób, dobra. Dobra, nic tu nie widać, wiadomo. Kamerka zamontowana, noktowizja włączona i... i gówno widać. Aha, tędy nie przejdę, rozumiem, czyli muszę iść tędy. O, mamo. Muszę się wpierdzić do wody. Tam muszę iść. Nie! Jezus Maria. No ładuj się, człowieku. Jakbym kurwa na górze był bezpieczniejszy, cholera. Dlaczego ja słyszę cały czas oddychanie mojego, bo... Ej, no bez jaj. Aha! Okej, spoko, spoko. Musiałbym się chyba tam dostać, rozumiem. Okej, tutaj nie przejdę. Musiałbym... Aha, rozumiem, rozumiem. Jeśli zejdę na dół, to prawdopodobnie coś tam nie wyskoczy, a zatem... la. Jezu, żyje. Nie wiem, po cholerę jak uzał w ogóle. Coś tam się... jakieś dźwięki wydobywały, aczkolwiek... na szczęście nic nie widać. Kurde, tak ciemno, że... Czy mi się wydaje, czy ja to coś widziałem? Coś tutaj w wodzie się, ten teges. Mamo! Kurwa, znowu? Muszę zmienić baterię. Nie no, bez jaj. Tędy nie przejdę. Kurde, gdzie mam teraz iść? Chyba tam. No, będę musiał chyba faktycznie. Koleś został wydupczony. To się mówiło. Jest taki w slangu więziennym bodajże, jest takie coś. Wydupczony odmownie, czyli wydymany na śmierć. Dobra, łyk piwka i lecimy z koksem. Spodziewam się, że coś się zaraz stanie. Leciem! Dawaj! Jezus Maria. Nie wiem czemu ja czuję się bezpieczny, będąc cały czas w kanałach. Nie powiem, spociłem się nieco. Nie ukrywam.
Zobaczymy tak, tak. Ja pierdolę, jakie to klimat jest, kurwa mać. Sorry, że tak chlnę, ale... Mamo! Nie wiem, gdzie biegnę. O kurwa! Ja pierdolę! O... To było dobre. Nie wiem, gdzie idę. Nawet nie chcę wiedzieć. Ktoś tam chodził za mną. Ta gra jest faktycznie psychodeliczna. Nie wiem, gdzie idę. Ja! No zapal to gówno, baranie! Gdzie ma w ogóle iść? No wchodź! Wybaczcie mi to cięcie, ale tak długo szukałem wyjścia z tych kanałów, że postanowiłem po prostu przerwać nagrywanie i wznowić je, jak już znajdę wyjście. No i oto jestem. Udało mi się w końcu wyjść z tego gówna. Zapewne tam na mnie czekał ten grubas, czy czymkolwiek było to coś. A teraz idziemy dalej. Notatki, znajdź wyjście z kanałów. No to prawie mi się to udało. Ciekawe, czy koleś na mnie się rzuci. Na szczęście nie. Aczkolwiek muzyka nadal jest złowieszcza, więc... O! Uspokoiło się. Mail World. Oczywiście nie wiem, czy wspominałem, że mam polską wersję. Udało mi się ściągnąć... polską wersję. Ten plik po prostu umożliwiający spolszczenie gry. Nic nie widać. Gówno widać. Dobra, nie będę zamykał drzwi, w razie czego mam gdzie uciec. O kurwa. Rupsy! O, coś się dzieje. Aha, rozumiem, że obszedłem to naokoło. Widzicie, że nikt mi tutaj z tyłu nie zajdzie. Bo jak wiemy, inteligencja przeciwników jest na dość wysokim poziomie. I mogą nas zaskoczyć, ewentualnie otworzyć drzwi na przykład. Mail World. Czyli jestem cały czas... Dam... Ten mam nadzieję, że nic mi go się zrobi. Ten chyba by chciał mnie ubić. Mail World. Ale mam nadzieję, że mu to nie wyjdzie. O kurwa mać. On stoi do mnie plecami tylko. Na szczęście się nie odwrócił. Kurwa, znowu kanały. Sorry, że tak przeklinam, ale... To akurat było tanie. Znane. Rzeka krwi. Niefajnie. Dopóki będzie jasno, jest dobrze. Jeśli będzie ciemno, to będzie gorzej. Dobra, ruszamy. Ja chcę stąd wyjść! Ja chcę stąd, kurwa, wyjść! Nie chcę już tych kanałów. Matko Boska. Bo mi się wydaje, albo on mnie gdzieś prowadzi. Nie będę rzut wodą, żeby nie wzbudzić zbytniego hałasu. I ciemno, i tego się właśnie obawiałem. Chociaż...
Zgaduję, że kogoś obdzierają właśnie ze skóry. Oddech bohatera mówi wszystko. O kurwa, znowu mam gdzieś wejść w jakieś... Ja to pierdolę, ja stąd wychodzę. Nie no, bez jaj. Ale oddech bohatera mówi wszystko. Dobra, próbujmy jeszcze raz. Ale lepiej... O, w ten sposób. I znowu ciemność. Niech zgadnę. Nie to. Będzie możliwość uciekania przed stworem zapewne. O kurna. I'm trapped. Coś się chyba ścięło z obrazem. Tam jest jakieś przejście, bo tu światło słychać. Znaczy, jest tu światło widać. O, słychać. Tędy już nie przejdę, rozumiem. Ciekawe, czy da mi się do góry wejść. Czy w ogóle jest to sensowne, żebym do góry wchodził? Aha, trzeba przeładować baterię. Dostań się na parter oddziału dla mężczyzn. Ulżyło mi trochę. Nie, powiem wam szczerze. Ta gra przeraża naprawdę. Grałem już w mnóstwo horrorów, ale ta gra jest po prostu majstersztykiem pod względem klimatu. Przeraża mnie. Autentycznie mnie przeraża. Niech zgadnę, będę musiał to przesunąć, żeby wejść do wentylacji, bo tędy oczywiście się nie przejdzie, bo są łóżka zastawione. Zatem... Żyje. Oby ten ktoś mnie nie chciał zjeść. Podobno można obracać się w czasie biegu. Ciekawe, jak to się. Jak to można zrobić. Nie to. Nie to. Teraz skoczę tego do opcji ustawień. Sterowanie. Obrót w lewo. A! Obrót w lewo, w prawo? Nie no, to jest bez sensu. Biegnij włącz. Pokaż menu Escape. Nowe zadanie, nowe dokumenty. Nic nie ma. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. No dobra, idziemy do wentylacji. Mając nadzieję, że ten koleś nas nie zaatakuje. Albo też... Zaatakujesz mnie? Czy nie? Mam nadzieję, że... Oj, coś tu było ciągnięte do wentylacji. No dobra, zobaczymy, może uda się otworzyć... Kurwa, nie to. Przepraszam za wulgaryzm. Miało być powolne otwieranie drzwi, a nie takie kurne gwałtowne baranie.
Dobra, nieważne, i tak już spaliłem na panewce. Aha, trzeba przeładować karabin. Dobra, możemy iść dalej. Ahem. Tam są drzwi. Aha, rozumiem, że jesteśmy po drugiej stronie tych drzwi, gdzie tutaj blokowały nam łóżka. Czy ja mogę to otworzyć? Tutaj coś było. Ale się zmyło, kurde, wystraszyłem się tej ręki. Mojej ręki. Sorry. Za ten głos. Zawsze, cały czas mi się myli, kurczę, włączanie noktowizji z włączaniem kamerki. Ten tu żyje. Nie, zostawię to otwarte w razie czego. Aha, jedna sprawa, właśnie. Mój bohater zostawia ślady. Jak wejdę w krew, to powinien zostawiać ślady krwi, chociaż no niekoniecznie, dobra, nieważne. Ktoś tu szedł. W tą stronę. Kurde. Jaki klimat zabójczy. Tam mogę iść. Dostanę się na parter oddziału dla mężczyzn. Czyli do góry musiałbym teoretycznie iść. Tam są jakieś chyba też drzwi. Na razie ja sobie zostawię je w spokoju i zobaczymy, dokąd to mnie doprowadzi. To... Na szczęście jest zamknięte. Z czego się bardzo cieszę. Nie to wyłączyć. No to musimy iść tędy. Dlaczego ja słyszę... ściekającą wodę. Zobaczę tylko czas. Dobra, możemy lecieć dalej. Ja stąd... Dlaczego myślę, że tutaj będzie bezpiecznie? Ciekawe, dlaczego tu się pojawiłem. Tak profilaktycznie tylko sprawdzę. Nie no, tu się nic nie dzieje na szczęście. Chyba, że powinienem iść tam. No to już sam nie wiem. Pogubiłem się trochę. Ale coś chodzi ewidentnie po wentylacji. Tu nic nie ma. Szczęście. Mogę tędy iść. Ta gra jest naprawdę chora. Psychodeliczna. Drzwi są zostawione przez jakieś belki, więc tędy nie przejdę. Aha! Ktoś się próbuje tu dostać. Żyje? Żyje? Gdzieś na mnie się nie rzuci, jak tu wejdę. Jakie szafki tu są? Nie ma, nie mogę się nigdzie schować. No wiem. Domyślam się, że jeśli odsunę tą szafkę, to się kogoś na mnie rzuci. Albo i nie. Dlaczego się nie rzucił? Co to jest? Nie kapuje?
sprawdzę tylko, czy jakaś to wentylacja jest. Nie ma. Znaczy nie w sensie, że nie, żebym się miał gdzie ukryć, ale widzę, że chyba nie bardzo. A, i z tego co pamiętam, pisaliście mi, żebym dokładniej szukał różnych, przeszukiwał wszystkie pomieszczenia, bo mogę pominąć jakieś baterie. Bardzo możliwe. Wypadałoby chyba przesuwać... Nie? Tak. Nie mam wyjścia. No i się zaraz zacznie, bo za drzwiami słyszałem... Coś. Wenty, kurnalacja. Świetnie. Po prostu zajebiście. No, będę się pieprzyć w jakiejś wentylacji. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. A zatem, cóż. Dziękuję wam za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym z gry Outlast. Czołem.